thank mm -hmm. Tu Hula I to hulaj dusza, słuchacie kolejnego podcastu, serii Gdzie Jesteś, czyli zaginięcia, które nad wyraz wam przypadły do gustu. Jednak zanim do tego przejdziemy, najprawdopodobniej ten materiał zostanie opublikowany w dniu matki, dlatego z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkiego, co najlepsze, wszystkim matkom, które słuchają tego podcastu. Sama nie jestem rodzicem, jednak zaczęłam sobie zdawać sprawę, jak ciężkie jest wychowanie drugiego człowieka, dlatego wielki szacun dla Was. Poza tym chciałabym również podziękować swojej mamie, która, mam nadzieję, słucha tego podcastu, ponieważ ostatnio zaczęła słuchać. Dlatego, kochana mamo, bardzo Ci dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię, bez Ciebie nie byłoby mnie i to dosłownie oraz w przenośni. A teraz, bez zbędnego zapraszam do słuchania. Tym razem mamy dość spory skok do przyszłości, ponieważ będzie to pierwsza połowa XX wieku. I przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, stan o nazwie Wyoming, gdzie w bardzo małej wsi, tak małej, że nawet nazwy jej nie znalazłam, urodziła się w 1913 roku Olga Schulz, czyli widzimy 1913 bardzo, ale to bardzo dawno temu. Dziewczyna wychowała się w takim wiejskim klimacie, wiecie, taka wiejska dziołcha, która spędzała swoje życie z skórami, gdzieś tam na roli. I w sumie jak najbardziej to pasowało, to był jej żywioł. W pobliżu miała takie, takie lasy, takie góry i ona całe życie na tych lasach, na tych górach spędziła, więc taki instynkt przetrwania miała dość mocno wyćwiczony, co będzie dość ważne w tej sprawie. Co do okresu dzieciństwa, okresu dojrzewania, to zapewne niczym się ono nie różniło od typowych dzieci wychowywanych na wsi w tamtych czasach. Czyli można powiedzieć trochę puszczone samopas, co znalazły, to zjadły. Oczywiście, tak, tak, tutaj mówię trochę prześmiewczo, ale jeżeli chodzi o Olgę, to miała ona taką zaradność w krwi i miała ona przekonanie, że to, czego ona sama się dorobi, co sama zdobędzie, to będzie jej. Czyli nikt jej niczego na tacy nie poda. Co do jej wyglądu, to Olga opisywana była jako bardzo, ale to bardzo ładna kobieta i tutaj Wam od razu mówię, że zdjęcie, które znajduje się na okładce, to nie jest jej zdjęcie, jej zdjęcie było bardzo trudno znaleźć. Ja na dole dam źródło i oznaczone to źródło tym, że właśnie w tym źródle znajduje się jej zdjęcie. Faktycznie była całkiem ładna. Co ciekawe, niektóre źródła opisują, że miała ona ciemne, takie brązowe, wręcz, wręcz kruczo czarne włosy, no aż, aż tak znalazłam. Natomiast Natomiast również znalazłam źródło, które opisywało, że miała na rude włosy. No jeżeli chodzi o to zdjęcie, to bardziej bym się skłaniała ku temu, że te włosy były mocno ciemne. No, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić nad jej urodą. W każdym razie chcę, żebyście mieli opis, że była to bardzo ładna dziewczyna. I przychodzimy do momentu, kiedy Olga osiąga wiek pełnoletności, a właściwie to już ma 20-21 lat. I jak na tamte czasy, to jest to wiek, gdzie taka panna powinna sobie znaleźć męża, znaleźć kawalera. Już powinna go zacząć szukać, a właściwie to trzymać w sidłach od paru lat. A niestety Olga takiego kawalera nie miała. W tamtych czasach, z tego co przynajmniej dotarłam, to dość popularne było chodzenie na takie balety, tak, tak zwane do remizy. Przynajmniej wiem, że u nas chodziło do remizy, chociaż w 1920-30 roku to raczej nie wiem, czy były balety w remizie. No ale Olga na takie różnego rodzaju imprezy chodziła z nadzieją, że właśnie tam znajdzie tego swojego przyszłego wybranka, znajdzie miłość życia i mężczyznę, z którym założy rodzinę i dla którego wyjdzie za mąż. Jesienią 1934 roku Olga wybrała się na jedną z takich potańcówek do pobliskiego miasteczka o nazwie Midwest. Z tego co wiem, to, to było takie miasteczko naftowe, a przynajmniej tam ci wszyscy naftowcy się zbierali, w interesach rzecz jasna. No i na tej potańcówce w Midwest znajdował się mężczyzna, rzekomo przystojny, o imieniu i nazwisku Karl Mauger. Co do Karla, to parę sprzecznych informacji znalazłam i się nimi z wami podzielę, ponieważ jedno ze źródeł mówi, że on był woźnym, tak tak po prostu, woźnym w Wyoming, natomiast większa część ze źródeł mówi, że zajmował on się ropą naftową i że on na tej ropie naftowej to całkiem niezły hajsy zbił. Bądź co bądź był on troszkę starszy od Olgi, również nie znalazł konkretnego wieku, więc się tutaj chwalić nieprawidłowymi informacjami nie będę, ale na tę pocańcówkę przyszedł on ze swoją partnerką, z którą był już od 6 lat, dziewczyną o imieniu i nazwisku Ella Czak. Więc mamy do czynienia z kimś, kto jawnie przychodzi na potańcówkę ze swoją partnerką i powinien z tą partnerką no, spędzić miło czas, ewentualnie gdzieś tam no, pilnować tej partnerki albo no, nie udawać, że się jej nie zna, do czego zaraz przejdziemy. W każdym razie praktycznie od razu Olga zauważyła Karla, no i Karl się jej dość mocno spodobał. Wydawał się być przystojny, szarmancki i postanowili oni razem zatańczyć. No bo to były takie czasy, że zaloty zalotami, ale e, tradycji musi stać się zadość, nie były to takie potańcówki w klubach jak teraz, e, tylko wszystko kulturalnie. Zapraszam panią do tańca. E, pani Olga się oczywiście zgodziła, i w ten sposób Olga oraz Karl zaczęli ze sobą tańczyć. I to nie był jeden taniec, tylko to była praktycznie cała noc przytańczona razem. W momencie, kiedy Karl przyszedł na tę potańcówkę ze swoją dziewczyną Elą. Trochę niefajne zachowanie, no chyba tak. Do tego stopnia, że Karl cały czas rozmawiał z Olgą, tańczyli razem, no dobrze się ze sobą bawili, dogadywali, i w momencie, kiedy Ella zauważyła, że, że coś się dzieje nie tak, że ta sytuacja nie powinna chyba tak wyglądać, to postanowiła wyjść. Ona tam strzeliła Focha i powiedziała, że wychodzi, na co Karl za bardzo się tym nie przejął i dalej kontynuował taniec z Olgą. Trzeba przyznać, że tancerzami to oni byli doskonałymi, do tego stopnia, że nie przetańczyli że prtańczyli całą noc. To jeszcze zatańczyli do domu Karla i tam spędzili resztę tej nocy, chyba już nie tańcząc. No ale oczywiście bez żartów, tutaj chyba trzeba wysnuć wnioski, że para ze sobą się naprawdę, ale to naprawdę mocno dogadywała, ponieważ już po tej nocy i po tej po tańcówce i po, tym, po tej reszcie nocy spędzonej w apartamencie Karla, postanowił on porzucić swoją ówczesną dziewczynę, z którą spędził 6 lat i tak po prostu zerwał sobie z Elą po to, aby spróbować ułożyć sobie życie z Olgą. I tutaj z tego, co mówiła siostra Olgi Edith, to wcale ona karla do tego nie namawiała. On sam stwierdził, że zakochał się w Oldze, że jest to taka miłość od pierwszego wejrzenia i że trzeba coś z tym robić, ponieważ taka miłość bardzo rzadko się zdarza, trzeba iść za ciosem. A że Olga była młodą kobietą na wydaniu, to również jakoś specjalnie nie protestowała. Tak jak mówiłam wcześniej, dotarłam do informacji, że poznali się oni jesienią, jednak no, docierając do takich konkretnych dat, to we wrześniu postanowili oni wziąć ślub, a z tego co się dowiedziałam, to byli oni ze sobą tylko kilka tygodni. Tak więc najprawdopodobniej poznali się oni jednak latem. Taka mała poprawka, taka mała dygresja, żeby tutaj nie siać zamętu, i żeby zaraz nie było. Ej, hulaj, dusza, coś ci się pory roku pomyliły. No ale wracając do historii, no właśnie. Po paru tygodniach postanowili oni wziąć ze sobą ślub, ponieważ zarówno Karl oraz Olga byli przekonani, że to jest miłość życia i że jak najbardziej trzeba skonsumować ten związek. Znaczy skonsumować to już pewnie on był skonsumowany, ale trzeba go zatwierdzić. I tutaj, a propos tej byłej partnerki, byłej dziewczyny Karla, Eli, to za bardzo, jeśli to nie uśmiechało, no bo postawmy się na moment w jej sytuacji. Idziemy ze swoim partnerem na tańce, a wychodzimy jako singiel, i okazuje się, że tutaj z dnia na dzień nasz sześcioletni partner z nami zrywa i ponadto postanawia parę tygodni później wziąć ślub z jakąś dziewczyną, poznaną wcześniej, jakiś czas wcześniej. Naprawdę sytuacja jest bardzo nieprzyjemna i nie dziwię się wcale, że Ella tutaj różnego rodzaju takie naciski i płacze stosowała, ponieważ ona chodziła do karla, tam próbowała mu mówić, że to jest dnie za że ja mu to przejdzie, żeby tylko. Nie brał tego ślubu, no bo przecież byli razem 6 lat, a on ją tutaj zostawia dla dziewczyny, którą poznał na potańcówce, że ona mu tam wszystko wybaczy, ale żeby tylko do niej wrócił. Jednak Karl był nieugięty, nieugięty, Olga również i postanowili oni ten ślub wziąć. A jak to w życiu bywa, po ślubie czas na, i tym razem nie będzie to bąbelek w brzuchu, tylko podróż poślubną, tak zwany miesiąc miodowy. Za cel swojej podróży postawili oni na przełęcz i w hrabstwie Tayton, i miało to być takie, no, taki trochę survival, ponieważ zamiast spędzić oni miesiąc miodowy za granicą, gdzieś tam wylegując się pod palmami albo nad morzem, etc., to postanowili oni rozbić obóz właśnie w tym hrabstwie Tayton, blisko tej przełęczy i polować sobie na Jelenie chociaż póki co największym Jeleniem tutaj była Ella, czyli ta była partnerka Karla zarówno Karl, jak i Olga gdzieś tam od dawna i w swoim dzieciństwie i w momencie już, kiedy byli dorośli zajmowali się polowaniem tak jak mówiłam, Olga na tego różnego rodzaju urwiskach w jakichś wzgórzach, pagórzach spędziła całe swoje życie wiedziała jak tam przetrwać, wiedziała jak się wspinać miała świadomość tego jak wygląda rozkładanie obozu, jak wygląda ogólnie życie w takim lesie i co należy robić, czego nie należy robić oni mieli spakowane dość sporo jedzenia, mieli spakowane Namioty i cały plan podróży był już zorganizowany. Jednak co ciekawe, jakiś czas przed wyjazdem, Olga zaczęła się trochę dziwnie zachowywać, i tak jak tutaj wspomina jej siostra Edith, ona wręcz poprosiła swoją siostrę, aby pojechała z nimi w podróż poślubną. No i tutaj Edith za bardzo ten pomysł się nie spodobał, no bo mamy do czynienia z podróżą poślubną z miesiącem miodowym, i raczej nikt swojej siostry na tego typu wyjazdy nie zabiera. Jednak nie zmienia to faktu, że Olga wydawała się być jakby wystraszona trochę, niepewna tego, co się stało. I tutaj Edith również wspomina, że w momencie, kiedy ona wzięła ten ślub, jakiś czas po tym ślubie, to. No, zachowywała się dziwnie, tak jakby miała jakieś wątpliwości. Być może te wątpliwości były związane z tym, że poślubiła mężczyznę, którego znała kilka tygodni, albo być może po ślubie czy w trakcie ślubu Karl okazał się inną osobą, nie taką, jaką ona sobie wyobrażała. No, ale do tego, co było takim konkretnym powodem jej zamartwień, tego strachu, no to Edith nie dotarła, ale podejrzewała ona również, że może mieć to związek z byłą dziewczyną Karla, że ona tam się trochę narzucała, jakieś liściki wysyłała, no wiadomo, nikt takiej rywalizacji nie lubi. W każdym razie do wyjazdu doszło i w jakiś sposób Olga postanowiła jednak te swoje zmartwienia odłożyć na bok już po tym jak siostra jej odmówiła, że jednak tego no tej podróży poślubnej z nią nie spędzi, no to postanowiła się ona pozytywnie nastawić i wyjechała ze swoim nowo poślubionym mężem Karlem. Z tego co zrozumiałam, oni w tej dziczy mieli spędzić tak około dwóch, trzech tygodni i właściwie cała ta frajda, ta podróż miała polegać jedynie na polowaniu na te łosie i jelenie. Zwłaszcza, że Karl to był na te łosie i jelenie bardzo napalony, że on tam wszystkie upoluje, wszystkie są jego. No Olga gdzieś tam pod, podzielała jego entuzjazm, bo ona oczywiście też się zawsze z tymi jeleniami i łosiami wychowywała. Jednak no, no, chciała spędzić trochę czasu ze swoim mężem sam na sam, trochę bardziej go poznać, on tam właściwie za bardzo nie chciał marnować czasu na jakieś rozmowy, tylko od razu plecak na, na grzbiet i lecimy po tej jelenie. No i 17 września 1934 roku, w momencie, kiedy para już chyba od tygodnia znajdowała się w tej całej dziczy, w totalnym zadupiu, gdzie tam nikogo nie ma, tylko same łosie, jelenie i inne różnego rodzaju zwierzęta, no to wybrali się oni jak co dzień na kolejne polowanie. Olga przyszykowała tam plecak, do plecaka włożyła kanapki, napoje, ona tam dbała o takie kwestie praktyczne, aby jej nowo poślubiony mąż przynajmniej no nie, nie chodził głodny, jak się zmęczy, żeby miało się czego napić i właściwie taka e, praktyczna kobieta z niej była, natomiast on jak wyrwał długą w dzidę, że on chce tego jelenia złapać, no to nie było zmiłuj, trzeba było wstawać rano i iść po tego jelenia. I po takiej kilkugodzinnej wędrówce, no to Olga była trochę zmęczona, zwłaszcza, że jej mąż to tam nie dawał za wygraną i tak jak wspominałam, każdy jego. Tak więc, no, w momencie, kiedy zauważył on, że, że, Olga już trochę nie daje rady, no to umówili się, że on tylko wejdzie na jedno ze wzgórzy, jakiś takie no, no, większy pagórek to był, gdzie wejście i zejście zajmowało około 20 minut, i umówili się w ten sposób, że Olga poczeka na dole, ona sobie na jakiejś skałce odpocznie, a on się wespnie na górę, na górę i tam weźmie i obluka wszystkie możliwe jelenie. Co do Olgi, to miała ona przy sobie ten plecak z kanapkami, z jedzeniem i piciem, oraz miała ona również taką siekierkę, w razie czego gdyby, no wiadomo, tutaj chodzi o jakąś samoobronę, jakieś takie bezpieczeństwo, gdyby, nie daj, Boże coś się miało dziać, to ona ma tę siekierkę. No i Karl postanowił pójść do ten pagórek, Olga została na dole. I w momencie kiedy mężczyzna już tam spojrzał wszystkim możliwym łosiom prosto w oczy, to postanowił zejść z tego pagórka. I w momencie kiedy on wszedł z pagórka, zauważył, że jego żony nie ma. I początkowo wcale jakoś bardzo się tym nie przejął, no bo miała przecież ona prawo wrócić sobie, nie, tam do obozowiska, albo przejść się gdzieś dalej, no to nie jest jakaś taka tragiczna sytuacja, zwłaszcza, że znajdowali się oni w lesie, wiadomo, tysiąc drzew, może po prostu pomylił on miejsce, tak więc postanowił on poszukać Olgi, tam wołać jej, z nadzieją, że gdzieś się znajdzie i okaże się, że, że po prostu, no nie wiem, pomyliła drzewa, albo nie te miejsce. Jednak tak po godzinie chodzenia i wołania, a po Olze nie było ani śladu, no to Karl zaczął się trochę denerwować, trochę już mu tam pod z czułka zaczął ściekać, zwłaszcza, że to Olga miała plecak z kanapkami, no to i pewnie głodny był facet. Jednak w pewnym momencie znalazł on właśnie ten plecak, w którym miały znajdować się kanapki, tak jakby no jakiś taki dar od losu. Znaczy no w tej sytuacji to raczej nie jest to żadna pozytywna informacja, ale znalazł on ten plecak i okazało się, że jest on pusty, czyli w tym plecaku nie ma kanapek. No i oczywiście, może ona sobie zjadła przez te 20 czy tam parę minut, kiedy on był na tym pagórku, ale z drugiej strony, jak sam twierdzi, tych kanapek było sporo i nawet gdyby miała ona zjeść je wszystkie, no to, no to zapewne nie byłaby na tyle głodna, albo też nie starczyłoby jej czasu. A więc sytuacja zaczęła się robić jeszcze dziwniejsza, no bo nawet gdyby zjadła te kanapki, to kto normalny wyrzuca gdzieś tam w krzaki swój plecak. Po Oldze w dalszym ciągu nie było ani śladu, tak więc Karl postanowił wrócić do, o, do obozowiska, tam zawinąć kitę, spakować swój namiot i wrócić z powrotem do domu, a następnie zgłosić zaginięcie swojej żony, no bo tutaj e, zaczął kalkulować całą sytuację, że nawet jeżeli ona się zgubiła, albo nie daj, Boże coś się stało, no to on sam w pojedynkę ani jej nie pomoże, ani, no, no nie wie jakiej szukać, zwłaszcza, że zaczyna się robić ciemno i na pewno jakieś wsparcie mu się przyda. Tak więc wrócił on z powrotem do swojego domu i postanowił zawiadomić służby odpowiednie, które zajmowały się właśnie poszukiwaniem takich ludzi w lesie. No i oczywiście te służby od razu wzięły się za te poszukiwania oraz rodzina Olgi również tam dołączyła do tych poszukiwań i postanowili oni przetrzepać cały las. Jednak okazało się, że to wcale takie proste nie jest, ponieważ jakiś czas po, po zaginięciu tej olgi, no bo to już było ciemno, cała ekipa tam zaglądała we wszelkiego rodzaju krzaki pod wszystkie kamienie i po kobiecie nie było ani śladu. Ale również okazało się, że nadciąga śnieżyca, bo to nie dość, że ciemno, to jeszcze śnieżyca. No warunki y, pogodowe ewidentnie nie są sprzyjające tej sytuacji. Jednak y, poszukuj, ci ludzie, którzy zajmowali się poszukiwaniem olgi, nie dawali za wygraną, i gdzieś tam dalej wołali. Próbowali ją znaleźć, próbowali w ogóle znaleźć jakąkolwiek wskazówkę, że może ona tam była, że, że jakiś, nie wiem, część ubrania nawet, może jakiś but, jeszcze miała tę siekierkę, to może tę siekierkę by znaleźli, ale w dalszym ciągu nic. No i w momencie, kiedy zarówno śnieżyca minęła, kiedy poszukiwania się skończyły, to okazało się, że no, olgi nie ma, tak? Tutaj zaczęli oni podejrzewać najgorsze, że coś się może stało, ale nawet gdyby coś się miało stać, no to w takim razie, gdzie jest ciało. I tutaj pierwszą osobą podejrzaną, właściwie no to pierwszą i ostatnią, taką oficjalnie podejrzaną, był karl. Oni zaczęli się mu przyglądać, a przyglądali mu się w ten sposób, że zamknęli go za kratami dosłownie, wzięli go na kilka przesłuchań i ojej, pan jednak nie pójdzie do domu pan musi zostać w areszcie bo my mamy jeszcze parę pytań i oni z tego co wyczytałam, to tak przez dwa miesiące co mu się udawało wyjść z tego aresztu, no bo nie mieli nic na niego żadnych tam dowodów on opowiadał swoją wersję i go puszczali a potem znowu, choć tutaj jednak kart z powrotem na, na przesłuchanie z powrotem powtarzał te wersje w niektórych źródłach znalazłam informację że czasami te wersje się od siebie różniły i właśnie to był ten pretekst Dlaczego oni tam co chwila go wołali, no i z powrotem siedział w tym areszcie, i potem znowu go puszczali, aż w końcu po dwóch miesiącach zdali sobie sprawę, albo przynajmniej doszli do wniosku, że oni jednak faktycznie nic na niego nie mają, no i trzeba gościa puścić wolno. Kolejną podejrzaną w tej sprawie, i właściwie takim tropem, jest Ella, czyli była partner, partnerka Karla. Ja tutaj wspominałam, że ona przed ślubem Karla i Olgi słała różnego rodzaju listy, właściwie takie prośby, ala groźby, żeby tutaj Karl jednak tego ślubu nie brał, żeby to przemyślał, ale jeden z tych listów miał, no, dość niepokojący charakter, ponieważ Ella groziła, że jeżeli Karl weźmie ten ślub, to ona odbierze sobie życie. No właśnie, tutaj jest ten, ta, ta kwestia, że sobie, tak? Że ta Ella zrobi coś sobie, a nie Oldze, jednak biorąc pod uwagę ten, no, no skalę, desperacji, a właściwie tę desperację wychodzącą poza skalę, to można również domniemywać, że być może Ella postanowiła sobie przemyśleć całą sytuację i stwierdziła, że, no, czemu ma odbierać życie sobie, skoro może odebrać życie Oldze. Ale to jest oczywiście taka jedna z teorii, na jej potwierdzenie nie ma zbyt wielu argumentów, biorąc pod uwagę fakt, że nawet sam funkcjonariusze zajmujący się całą sprawą za bardzo tą Ellą się nie przejmowali, zwłaszcza, że kobieta no, miała dość spore problemy emocjonalne po tym ślubie, ona się do końca pozbierać nie mogła, i w momencie kiedy się okazało, że ta Olga zniknęła, no to tak, to tak troszeczkę tak prawy kącik ust się trochę uśmiechał, ale no Wstyd to pokazywać. Gdzieś tam w dalszym ciągu ta Ella uchodziła za osobę smutną, przygnębioną z powodu tego ślubu i ogólnie no, ciężko było z nią jakikolwiek kontakt nawiązać. Kolejna teoria związana z tą sprawą jest to dobrowolna ucieczka Olgi. I za tą teorią gdzieś tam stoi siostra Edith która stwierdziła, że po tym ślubie Olga zaczęła się trochę dziwnie zachowywać i najprawdopodobniej tutaj tej, tej, ten szósty zmysł siostrzany mówi jej, że Olga pewnie tego ślubu żałowała, ale nie do końca wiedziała jak tę sprawę rozwiązać, no bo to były takie czasy, gdzie rozwody za bardzo w grę nie wchodziły i być może po prostu po tym ślubie dotarło do niej, że no, wyszła za mąż za człowieka, którego znała kilka tygodni, ale żeby nie robić zamieszania, nie robić i zadymy związanej z rozwodem, to postanowiła ona zniknąć. Zwłaszcza, że tutaj znała doskonale te wzgórza, te wszystkie pagórki, potrafiła sobie poradzić w lesie, potrafiła sobie poradzić na takim przetrwaniu i zapewne nie byłby to problem. Tyle, że sytuacja wygląda trochę dziwnie, ponieważ no nie skontaktowała się ona ani z rodziną i właściwie z czemu miałaby od tej rodziny uciekać. Z tego co wiadomo, to również nie miała żadnej sumy pieniędzy jakiejś tam większej po to, aby zacząć gdzieś nowe życie, a jeżeli chodzi o jakiekolwiek tropy na temat tego, gdzie ona mogła się przenieść, dlaczego mogła się przenieść, no to ciężko znaleźć jakiekolwiek argumenty potwierdzające te teorie. Ponieważ jak ktoś planuje ucieczkę, to raczej nie znika tak goły i wesoły, po prostu sobie stąd idę. W każdym razie, minęło 7 lat od zaginięcia Olgi i po tych 7 latach Karl postanowił wziąć rozwód, taki oficjalny rozwód, no ciężko to w jakikolwiek sposób opisać, na jakich zasadach ten rozwód był ale chyba stracił on w tamtym momencie nadzieję, że, że ta Olga się odnajdzie, no i chciał on sobie ułożyć życie od nowa z kimś innym. No, no właśnie, zaraz Wam powiem z kim. Taka niespodzianka będzie. Co do Karla, to mógł on wnioskować o to, aby uznano Olgę za osobę zmarłą, jednak jak sam twierdził, ze względu na szacunek do jej rodziny, która miała cały czas nadzieję, że Olga się znajdzie, to postanowił on jednak wziąć rozwód. I ten rozwód był, no, chyba bez orzeczenia żadnej winy. W każdym razie udało mu się wziąć ten rozwód i tutaj niespodzianka, poślubił on swoją byłą partnerkę L. A następnie wyprowadzili się oni do Kalifornii, gdzie żyli długo i szczęśliwie. Historia bardzo ciekawa, czy może to być argument za którąś z teorii? Nie wiem, jestem ciekawa tego, co wy na ten temat myślicie. Co do Olgi, to do dnia dzisiejszego, właściwie no już dzisiaj to pewnie nie ma co się łudzić, że się znajdzie, ale do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego śladu po tej kobiecie. Nie znalezione zostały, zostało ani ciało, ani żadne ślady wnoszące to, że Olga była w jakimś miejscu. Ani nawet kawałek jej ubrania, ani nawet, nie wiem, jakiś taki mały skrawek DNA, jej włos. Nic nie zostało znalezione, ale tutaj trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że była to pierwsza połowa XX wieku jeżeli chodzi o takie no, możliwości śledcze i możliwości znajdowania dowodów, to były one no, troszkę ograniczone. Zapewne gdyby dzisiaj była taka sytuacja, że Olga by zaginęła, no to pojawiłyby się śmigłowce, pojawiłyby się psy tropiące, no psy tropiące pewnie też wtedy były, ale z pewnością byłoby więcej osób, byłyby jakieś nowe metody szukania, no i jest opcja, że, że takie zaginięcie w środku lasu takie wyparowanie prawie, że nie miałoby miejsca, ale historia jest jaka jest. Olga oficjalnie została uznana za osobę zmarłą. Jeżeli chodzi o taką no, przyczynę te, tego zmarcia, ja wiem, że się nie mówi zmarcia. Ale jako przyczyna zostało podane to, że najprawdopodobniej jakieś zwierzę ją zaatakowało albo gdzieś no może się potknęła, może zrobiła sobie krzywdę, a następnie no jej szczątki nie zostały znalezione, ponieważ tu właśnie zwierzęta się nimi poposiliły, posilili, tak, no, no zjedli ją po prostu. Ja jednak osobiście uważam, że jakaś osoba trzecia maczała w tym palce. Tak, tak trochę do mnie jednak nie przemawia teoria z tym, że się potknęła i zwierzątka ją zjadły, ponieważ w momencie, kiedy cała ekipa zajmująca się jej poszukiwaniem zaczęła szukać, jej nie natrafiła na żaden ślad, no to chyba raczej gdyby się potknęła, gdyby spadła, gdyby nawet te zwierzątko ją zaatakowało, to, to coś by jednak tam pozostało. Chyba, że szukali tak, aby nie znaleźć, to już jest inna kwestia. Nie zmienia to jednak faktu, że moim zdaniem ewidentnie ktoś maczał w tym palce, i jak dla mnie, jest to Karl lub Ella. To już jest koniec tej historii. Ja wiem, że możecie czuć po niej niedosyt. Ja też czułam niedosyt. Jednak właśnie takie są zaginięcia. Sytuacje, w których ktoś po prostu znika z powierzchni ziemi i brakuje jakichkolwiek śladów. No zazwyczaj w takich historiach jakiekolwiek ślady się jednak znajdują. Tutaj mamy sytuację odwrotną, dlatego też jak widzicie ten podcast jest trochę krótszy. Mam nadzieję, że tego mi za zło nie macie. W każdym razie jestem ciekawa tego, co wymyślicie o tej sprawie. Jestem ciekawa tego, jaka jest Wasza teoria. A jeżeli ktoś dotrwał do końca, to tak jak obiecałam, jest hasło, możecie napisać w komentarzu kryminalne kapucinki. Jak kawa, cappuccino. I to by było na tyle. Zapraszam na grupę na Facebooku Kryminalne kapucynki tym razem i do usłyszenia.